Cześć, witajcie. W kolejnym dniu jestem akurat w trakcie ogarniania tutaj porządku w całym mieszkaniu. Pościel, dywaniki, wszystko, ręczniki, wszystko co się da. Nawet tam się tutaj też już zmieniam posłanie. Zmieniłam tej pani posłanie. Tutaj też pozmieniam, żeby było czyściutko, żeby miała pachnąco czyściutko. Ten taki niebieski dywanik, co tu zawsze stoi pod drzwiami, też do prania dałam. Ten będę musiała ręcznie uprać, ale muszę kupić, pójść do sklepu kupić wanisz. To jest chyba taki wanisz do dywanów. To zrobimy, ogarniemy. Dałam sobie na razie tutaj to. Niech sobie stoi. Musiałam dać po prostu. Oj, tama. I tu po prostu ogarniam i może być, że dzisiaj prawdopodobnie pójdziemy do papugarni. Papugarni? Dobrze mówię? Tam w każdym razie takie coś, że są papugi. Papugarnia chyba, dobrze mówię. Do takiego czegoś prawdopodobnie pójdę, ale muszę pierw ogarnąć tutaj parę rzeczy. Jedzenie, dzięki Bogu, już mam ugotowane, tak jak mówiłam wczoraj, narobiłam pierogów, rosół, tylko trzeba makaron ugotować. I jest obiad na 2 dni, nie muszę stać przy garach. I dobra, zabieram się za dalsze sprzątanie, bo może chcę szybko mówić i przez to nie wychodzi mi to. I czym szybciej to zrobię, tym szybciej będę miała więcej czasu wolnego, więc zabieram się za to. Biegałem. Tak jak mówiłam, zbieram się do papugarni, już mam wszystko ogarnięte, już mam około godziny 12:10, coś koło tego. Bo jeszcze z psem byłam, jeszcze parę rzeczy musiałam ogarnąć. I wiecie co, tak zastanawiam się, na pewno naszykowałam się na drobne, złotówka, 2 złote, 5 złotych, tego typu rzeczy, bo wiem, że w Opolu, w Zoo jest takie coś, nie wiem czy tam będzie, że za złotówkę, przedajcie w złotówkę, obracacie i z maszynki wylatuje garść przysmaków dla ptaków, dla zwierząt. Tak jest przynajmniej w Opolu, w Zoo. Nie wiem jak tu w tej papugarni będzie. Na wszelki wypadek po prostu wolę się na to przygotować. Ja się śmieję do siostry, ja mówię, nie wiem czy może jakieś koszulki na zmianę sobie weźmy, bo to ptaki no to lubią robić niespodzianki. No mam nadzieję, że nie będzie tak źle. I się zbieramy, jak mi się uda to coś postaram się nagrać. Myślę, że uda się. Oczywiście jak zawsze czekam na siostrę i siostrzeńca. I jeszcze szybko tylko pojedziemy na stację, muszę samochód zatankować i lecimy do papugarni. Idziemy sobie do papugarni w takim dosyć niepozornym miejscu. Praktycznie same jakieś magazyny, budynki opuszczone. Zobaczymy. To będzie tu prawdopodobnie w tej hali macha prawie na twarzy i będziemy sobie nagrywać. Są parę ptaków na krzyż. No jedzenie jeszcze, paniara. Jak chodzi. Nie. Olko na jeść chce. Coś mówię? Tutaj mamy Felusia. Felusia to jest stanie flory wielkiej, czyli poli, która jest od razu na wejściu. Ta czerwono-fioletowa. I to jest właśnie taki nasz ewenement, że samiec jest zawsze zielony, a samica jest zawsze czerwona. Wisi do góry nogami. Czego nie lubisz? Bo go do mory są? Ona ma taki bardziej męski głos, a Felek jest kolejny taki bardziej żeński.
właśnie, ona sobie, że one nie muszą być Polakła. Po wszystkim, jeśli miałabym od 0 do 10, daję 4. 4, bo to jest jedne w sumie wielkie pomieszczenie, parę papok na krzyż i tyle. I nic oprócz karmienia innego się nie robi. Już jestem sportem w domu, jeszcze skoczyłam szybko do Biedry po loda. Miałam iść do Maka, ale stwierdziłam, dobra, idę do Biedry, kupiłam sobie Snickersa za 5 zł. Czy tyłek kurwa? Niespecjalnie. Dobry jest, ale wydaje mi się, jak miałeś Snickersa, to lepszy jest baton. Zdecydowanie lepszy niż lód.